Witam wszystkich. Dzisiaj wtorek chyba. Przyjechałem do Boćków, o tam jasny jakiś chodzi. Także na szybkiego. W górkę. Coś kury pieją. To niedobrze. Wczoraj Boćki zapieprzały wszystkie, nawet bose. Zobaczymy, jak tam dzisiaj będzie. O, jest pan Jaszczu, ale duży, więc chyba nie będzie ataku. Nie, jest za wyszwancem, kurwa. No dobra, ale nie no, nagrywamy dalej. Aby tylko o, typlerka bociany wysoko, a ja szump tutaj. Nie no, dobra panowie, ja muszę trochę pouderzać. Poszedł ja szump. Bociany nawet daleko, bo wiadomo, ja szump od dołu. Chciałem wam coś nagrać, bo tam w komentarzach piszecie, że nie ma co oglądać. To mówię wam, coś nagram, dobre i parę minut. Bociany bose coraz lepiej. Wyćwiczy się je szybciutko. Nie mają jeszcze kondycji, ale to się wszystko wyćwiczy. Zaraz będą pewnie spadać pojedynczo, bo po tym jastrzębiu. A tak to nie najgorzej. Chodzą. Wczoraj były bardzo daleko. Niżej, ale bardzo daleko. A dzisiaj chodzą tak. Co tutaj na dachu zostało? Chyba dwie sztuki, tylko jeden mój. A jeden bosy. Ładnie dają. Tak jak wczoraj już, to super, te bose też chodziły. Widzicie, tydzień treningu i gołębie chodzą. Także nie martwcie się, nauczą się latać, ja ich nauczę. No dobra, bo ręka mi marznie, a jeszcze się przewinął. A jeszcze. I jeszcze? Nie, już na szczęście nie. Tak chodzi biały polski bocian. Widzicie? Trochę ten ogon się ciągnie z tymi bosymi, ale one się, mówię, dojdą. Dojdą. Dobra, wiechę już kładę. Przerwa. Był górą ciemny teraz, jak ganiałem. O, jest coś tutaj, czekajcie, jest ciemny. Jest mój bocian chyba. Dobra, siedzi ciemny i mój bocian wystraszony spod jastrzębia. No i tak. Jak się ganie, to coś wpadnie. Idę posypię. Siedzi ciemny. Ma obrączki. Ma. No zobaczymy, czy wejdzie. Ale bardzo wysoko przyszedł do bocianów. Znowu wiatr wieje. Znowu nie będziecie mnie słyszeć. Mam nadzieję, że będziecie. Czarne znaczki ma. Obrączek ma sporo. Tutaj na grupie chłopak właśnie wystawił, że z podobnymi obrączkami mu poszły. To są mniej więcej te okolice, więc jakby wszedł, to byśmy zobaczyli, czy to te. Dobra, ja idę się zająć trochę tym ciotką, jedzeniem, paleniem w piecu, a ciemny niech siedzi, albo zleci, albo poleci.
Holender, nie skupię się chyba na ciotce, bo tu jeszcze siedzi ten. Chyba. Jakiś taki czepel siedzi biały. I czekajcie, spróbuję wam go. U mnie słońce oślepia. O, czepelek biały siedzi. To pewnie on spod jastrzębia usiadł, a nie mój bocian. O, nie wiem, widzicie go? Widzicie, bo ja ten. A ciemny gdzie? Nie widzę ciemnego. Albo poleciał. W każdym razie to tak. Czepel też siedzi, ale czepel jest wystraszony przez jastrzębia, to może wejdzie. A ciemny to nie wiem. Później zobaczę, bo tu go na ziemi już nie ma. Dobra, idę do tej ciotki. Siedzą oba, czepel i ciemny. Bociany tutaj sobie trochę jedzą. Dzisiaj nawet się zrobiło ciepło, 2 stopnie. Wczoraj był ten silny wiatr i ten śnieżyca. Chyba parę osobom poszły. No, to tak. Także dzisiaj wam wstawię ten filmik. Dobre kilka minut to sobie pooglądacie, jak tam postępy w ganianiu bodźków. Bez kosmów. Niestety dzisiaj za takie jastrzębia, więc tam chyba za 4 czy 6 bocianów jeszcze siedziało w budzie, to znaczy 2 bose i 4 moje. Uciekły przed jastrzębiem. No i to tak, dobra, idę tam dalej. Dobra, buda już zamknięta. Teraz wam pokażę dzisiejsze złowione sztuki. Tylko czekajcie, gdzie one są. Mnie w sobotę chyba czeka sprzątanie. Jak mi ściśnie mróz. Ciemny jest tutaj. Niech się uspokoją. Nadwierzmy te obrączki. Czepel, gdzie jest? Nie widzę tego czepelka. Ale szedł też na pewno, bo on pierwszy wszedł jeszcze. No i to jest. Nie wiem, gdzieś tu jest. Kurczę, ciemny jest tutaj. No. Znaczony i ma 2 żółte obrączki. Czepel. Nie będę go na razie łapał, niech tam sobie je. A czepel też gdzieś jest. Ale go teraz nie widzę. Tych, jak się ma tyle tych białych gołębi, to białego ciężko znaleźć. No nie, chyba go nie znajdę. No ale wiem, że wszedł na pewno. Teraz jeszcze te bociany bez kosmów mi się mylą, to. Ale też nie będę go dzisiaj łapał, bo niech tam posiedzą, pojedzą, a jak go nie znajdę, to pewnie wypuszczę jutro. No. A tu chyba wszedł do tej budy. Nie wiem, czy do tych bosych wszedł. Ile tego mam, że. Dobra, nie przedłużam. Jak zawsze na koniec. Dzięki wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. I do następnego razu. Mam nadzieję, że może jeszcze w tygodniu coś dogram. Postaram się wam teraz częściej te filmy nagrywać, bo żebyście mieli coś co oglądać, bo jak widzieliście, bociany całkiem już zaczynają chodzić, więc dobrze będzie. Będziemy ganiać, znaczy będę ganiał, aż zaczną młode wychodzić bociany na dach. Jak wyjdzie już kilka młodych bocianów, to wtedy się przestanie ganiać, a na razie się gania. Tutaj planuję, gdzie te winogrona są,
wywalić te winogroda, zrobić taką wiatę na młode, na lato, ale zobaczymy, nie obiecuję nic. Dobra, jeszcze raz pozdrawiam, do następnego razu.